Dzień dobry. Za chwilę będę rozmawiał z doktorem Markiem Prawdą, byłym ambasadorem RP przy Unii Europejskiej, na temat orędzia Ursuli von der Leyen i kondycji Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry panu. Niedawno przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie o stanie Unii Europejskiej. Jak pani skomentuje? To był taki zestaw sukcesów tej ostatniej kadencji Komisji Europejskiej, rodzaj podsumowania wszystkiego, co się udało, pokazania Europy, gdzie się w tej chwili znalazła, przed jakimi wyzwaniami stoi. Czyli jak zwykle takie orędzie jest podsumowaniem dokonań i planem zadań, ale to miało bardziej charakter takiego testamentu przewodniczącej, no bo kończy się w lipcu przyszłego roku ta kadencja komisji, więc ona, nawet jeżeli będzie jeszcze raz startować na przewodniczącą Komisji Europejskiej, to oczywiście jest w nastroju takim podsumowującym. I było to wystąpienie osoby zadowolonej z dokonań Unii Europejskiej. Bardzo wyraźnie odnosiła się do historycznego wymiaru. Na przykład zaczęła to orędzie takim przywołaniem czasu powojennego, kiedy Unia Europejska była odpowiedzią na wyzwania historii i jakoś temu sprostała. I von der Leyen powiedziała, dzisiaj też jesteśmy trochę w takim momencie, kiedy mamy, po co było po pierwsze, po II wojnie światowej, teraz mamy w wydaniu takim, że trwa straszna wojna u naszych granic i Unia musi temu sprostać, musi się do tego jakoś odnieść, musi sobie z tym poradzić i w ten sposób jest u progu czegoś, co ja bym nazwał takim nowym założeniem Unii Europejskiej. Unia musiała przestawić zwrotnicę i o tym jest to orędzie. I do tego właśnie bym nawiązał, mianowicie wspomniał pan ambasador, że jest to pewnego rodzaju testament. I jaki obraz Unii Europejskiej wyłania się właśnie z tego testamentu, który przedstawiła Ursula von der Leyen? Z tego orędzia wyłania się obraz Unii Europejskiej, która przestaje być fabryką reguł, a zaczyna być wspólnotą losu. To znaczy w obliczu tych dwóch kataklizmów, które nas dotknęły w tym pięcioleciu, czyli pandemia i wojna w Ukrainie, to były zupełnie niespotykane, nieoczekiwane wydarzenia i wyzwania, które zmusiły Unię do znalezienia nowych narzędzi. Unia uczy się chodzić po świecie, uczy się chodzić po scenie międzynarodowej, ponieważ była wymyślona głównie jako właśnie taka fabryka uregulowań, które trzeba było stworzyć, potem tylko pilnować i wszystko będzie dobrze. Natomiast w świecie zagrożeń nowych i zewnętrznych Unia nie ma takiego luksusu. Unia musiała zająć się polityką obrony, musiała zająć się konkurencją międzynarodową, bo Unia była pomyślana jako narzędzie do uregulowania spraw w obrębie kontynentu. A teraz wobec tych wyzwań zewnętrznych musiała do tego podejść inaczej. I to jest właśnie to nowe. Według Ursuli von der Leyen Unia miała być bardziej geopolityczna, ponieważ urlop od geopolityki się skończył. Unia nie może być tylko administrowaniem zbiorowego szczęścia, musi być także reagowaniem na świat, w którym nie tylko świeci słońce, ale czasem pada rzęsisty deszcz. I teraz Unia sobie
z tym próbowała poradzić. Czyli nabywała narzędzia do takiego postępowania jak mocarstwa. To znaczy, Unia zawsze unikała takiego określenia, że jest mocarstwem, ale trochę nie może już uniknąć tego, żeby być właśnie mocarstwem wśród mocarstw. To znaczy, są ważni aktorzy na scenie międzynarodowej, którzy są czasem konkurencją, czasem zagrożeniem dla Unii. Unia, żeby przetrwać, żeby sobie poradzić i żeby uczynić swoich członków bezpiecznymi, musi się do tego dostosować. I to jest ta historia przewodniczącej von der Leyen, którą od 4 lat opowiada, a teraz właśnie podsumowała. No bo na przykład Unia, która jest z natury demokratyczna i pokojowa, zrozumiała, że demokracji, pokoju, wartości trzeba bronić ze wszystkich sił, że demokracja musi też umieć wygrywać wojny, bo inaczej się nie da. Bo jeżeli my I nie. jeżeli, panie ambasadorze, tylko mogę, bo bym do tego nawiązał też do swojego pytania, mianowicie, w ocenie pana ambasadora, w którą stronę właśnie chce podążać Unia Europejska? No, właśnie w stronę takiej organizacji, która nie będzie sojuszem obronnym, bo od tego jest NATO, ale który nie może abstrahować od zagrożeń bezpieczeństwa. Dlatego Unia zwiększyła swój budżet bezpieczeństwa, znaczy budżet obronny. Dlatego Unia stworzyła tak zwane narzędzie, taki fundusz pokojowy, który pozwolił opłacać i wysyłać broń na Ukrainę. To były zadania, których Unia się nie podejmowała w przeszłości, bo uważała, że jest od czego innego. Więc Unia już idzie w kierunku takiego aktora na scenie międzynarodowej, który nie ma luksusu, żeby oddzielać sprawy ekonomii od spraw bezpieczeństwa i polityki. Bo tym się różnią mocarstwa od zwyczajnych krajów, konsumentów bezpieczeństwa, że właśnie łączą te wszystkie elementy, że jedno drugie lewaruje. To znaczy, jeżeli chcemy osiągnąć cele polityczne, to używamy do tego ekonomii. Jeżeli chcemy osiągnąć cele bezpieczeństwa, to używamy do tego polityki. Czyli to myślenie się zmienia. Tak, gdybym najkrócej miał panu odpowiedzieć na to pytanie, no to właśnie powiem, że Unia staje się dojrzałym partnerem na scenie międzynarodowej, który staje się takim mocarstwem wśród mocarstw. I drugi element może, żeby zakończyć ten wątek, ale tylko zaznaczyć, że żeby być takim aktorem, trzeba być efektywnym. A efektywność Unii Europejskiej może dać ściślejsza współpraca. Stąd, zwłaszcza po tym doświadczeniu z pandemią COVID, Unia, jak wiadomo, zdobyła się na stworzenie dwóch funduszy. To oznaczało konieczność instytucjonalnych zmian, które idą w kierunku ściślejszej współpracy. Pana ocenie, w ocenie pana ambasadora możliwa jest federalizacja Unii Europejskiej? To znaczy, ta zmiana, o której teraz wspomniałem na końcu, czyli Unia Ściślejszej Współpracy, to jest ten kierunek,
gdzie coraz więcej jest narzędzi wspólnotowych. Ja bym tego nie nazwał dzisiaj federalizacją, bo federalizacja była pełna byłaby wtedy, kiedy Unia miałaby jeden budżet, który byłby dzielony według logiki wspólnotowej. Ale mamy teraz dwa budżety, gdzie łączy się logika państw narodowych i wspólnotowa. To znaczy, jeden budżet nadal jest dystrybuowany za zgodą wszystkich państw. To znaczy, każde państwo może założyć weto i tego się nie da obejść. Czyli mamy ten element wspólnoty państw. Ale mamy też ten drugi budżet, który w silniejszym stopniu jest taką odpowiedzią na potrzeby. To znaczy, jeżeli ktoś został dotknięty przez katastrofę, taką jak COVID, to otrzyma na to więcej pieniędzy, bo potrzebuje, według logiki takiej wspólnotowej, to znaczy wtedy wspólnota decyduje, kto te pieniądze i ile otrzyma. Czyli mamy wzmocnienie tego elementu wspólnotowego, ale Unia Europejska nadal pozostaje taką wspólnotą państw, czyli Europa ojczyzn. Bo Europa trochę musi być tym i tym. To znaczy, z jednej strony mamy instytucje, z drugiej mamy państwa członkowskie. I te państwa członkowskie pewnych kompetencji sobie nie dadzą zabrać. I może nie ma potrzeby, żeby do tego w sposób radykalny dążyć. Czyli ja bym nie stawiał takiego pytania, czy Unia jest federacją. No nie jest na razie, bo nie ma takiej gotowości, ale Znaczy, jest na pewno. przepraszam, o to się zapytam. A czy Tak. wyznanie pana ambasadora w przyszłości może być może dojść do federalizacji? To oczywiście jest możliwe, aczkolwiek w ostatnich latach te wszystkie federalizacyjne projekty trochę usunęły się w cień. Oczywiście w przyszłości można sobie wyobrazić, że będziemy skonfrontowani z zagrożeniami w takiej skali, które wymuszą jeszcze silniejsze działania wspólnotowe. Dam tu taki przykład w czasie pandemii. Te wołania o pomoc nagle miały większą wagę niż takie tradycyjne narzekania, że Unia się miesza, że Unia przeszkadza państwom narodowym w rozwiązywaniu swoich problemów. To takie dyżurne łajanki, do których Bruksela była przyzwyczajona. Tylko, że teraz te zagrożenia okazały się tak wielkie, że wszyscy zaczęli wołać: no niech ta Unia coś zrobi, niech pomoże. Czyli ci, którzy przez wiele lat bronili kompetencji narodowych w dziedzinie zdrowia, nagle zaczęli krzyczeć, że Unia ma niewiele narzędzi, powinna mieć więcej. No, a żeby mieć więcej narzędzi, to musi być bardziej wspólnotowa, czyli na tą drogę federacji wejść. I nie mówię, że ma być jutro federacją, ale te elementy wspólnotowe będą wzmacniane. I teraz ja nie wiem, no nikt z nas nie wie, jak to będzie w przyszłości, ale w zglobalizowanym świecie coraz więcej zagrożeń jest tego rodzaju, że one będą wymagały naszej wspólnej odpowiedzi. A im więcej ich będzie, tym większe będą tendencje do wzmocnienia tego elementu wspólnotowego. I właśnie, jeżeli chodzi o zagrożenia, gospodarka, sztuczna inteligencja, migracja, wojna na Ukrainie czy rozszerzenie wspólnoty, co wybrzmiało również w orędziu Ursuli von der Leyen. I co pana zdaniem stanowi największe wyzwanie, przed którymi stoi dzisiaj Unia Europejska? No więc już mówiliśmy o tych wyzwaniach geopolitycznych, bo Unia Europejska się przekonała, że musi no, się
umieć obronić w świecie tych zagrożeń zewnętrznych. Po drugie, no, wyzwaniem dla Unii Europejskiej w tej chwili jest połączenie tych aspiracji ekologicznych z gospodarką. I można też odczytać to wystąpienie przewodniczącej jako takie podsumowanie tej rewolucji zielonej i rewolucji cyfrowej i przejście do problemów gospodarczych i próba jakiegoś połączenia obu, bo wszyscy wiemy, że te aspiracje ekologiczne są częściowo krytykowane, że są zbyt radykalne, że one mogą położyć gospodarkę, że one mogą jej zaszkodzić. Dlatego von der Leyen zapowiedziała wiele takich działań, które mają na celu uspokojenie środowisk gospodarczych i pogodzić ją też z jej partią, bo frakcja EPP, czyli Europejska Partia Ludowa, jest tą, która ostatnio dość głośno zgłaszała wątpliwości co do Europejskiego Zielonego Ładu. I dlatego von der Leyen zaproponowała taki raport, który ma być przygotowany właśnie na temat konkurencyjności. Jak Unia ma być konkurencyjna wobec świata, kiedy będzie wydawała tyle pieniędzy na zielone rewolucje, że to, co wydaje na zieloną gospodarkę, ma jednocześnie się spinać gospodarczo i o tym ma napisać, o tym ma być przygotowany raport. Po drugie, zapowiedziała, że będzie wdrożone postępowanie wobec Chin, które nie przestrzegają pewnych reguł konkurencji. I tutaj zrobiła taki ukłon wobec producentów samochodów elektrycznych w Europie, którzy czuli się nie dość zauważeni ze swoimi problemami i czuli się taką ofiarą właśnie tych przez Chiny subsydiowanych tańszych aut. Więc to na pewno jest na dzisiaj taki gorący temat i ta Unia Europejska w ostatnim roku tej kadencji będzie moim zdaniem w pewnym sensie oceniana według tego, jak sobie z tym poradzi, jak pogodzi te ekologiczne aspiracje z oczekiwaniami świata biznesu. Wspomniał pan ambasador o Chinach i do tego o to bym się zapytał. Gdzie w tych wyzwaniach, o których mówiła przewodnicząca von der Leyen, jest miejsce na ewentualne wsparcie Stanów Zjednoczonych i Tajwanu w ewentualnym konflikcie, a obecnie w napięciach z Pekinem, z Chinami? No, to, o czym wspomniałem, czyli to postępowanie przeciwko działaniom gospodarczym Chin, no jest takim nowym elementem. Do tej pory Unia Europejska bardzo uważała, żeby nie być zbyt wyraźnie stroną w takim sporze. Tutaj, no, to zagrożenie chińskie zostało wyraźnie nazwane, więc to jest na pewno ukłon wobec Stanów Zjednoczonych, które dużo ostrzej traktują tę konkurencję wobec Chin, które widzą zagrożenia. Także tym widziałbym zaadresowanie tego problemu. Natomiast no, ona zwróciła uwagę na to, że ten spór z Chinami nie odznacza odcięcie się od Chin. Czyli Europa, w przeciwieństwie do innych aktorów na scenie światowej, zawsze próbuje jednak obok swojej asertywności pokazać taką wolę dogadywania się, negocjacji. I tutaj
Chciałbym też zwrócić uwagę na taki fakt. Dużo mówi się teraz o tej polaryzacji, że mamy z jednej strony państwa demokratyczne, po drugiej mamy państwa autokratyczne i trochę się tak mobilizujemy, kto wygra. Von der Leyen bardzo wyraźnie unikała takiego języka, bo jeżeli się wczytać w ten tekst, to tam dużo jest o krajach na świecie, które się niedobrze czują w takim podzielonym w obozach. Znaczy, albo jesteś w tym obozie, albo w tym, i będąc w tym, jesteś przeciwko innym. Tutaj Europa będzie szukała niuansów, będzie szukała porozumienia tam, gdzie się da, z tymi partnerami, z którymi się da, a niekoniecznie muszą to być kraje, które stuprocentowo wytrzymują kryteria, które my stawiamy demokracji. No taki jest świat i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Tutaj, jeżeli mogę, o to bym się spytał właśnie o te kryteria autokracji i demokracji. Właśnie, biorąc pod uwagę, że Unia Europejska zerwała więzi gospodarcze, które ją do tej pory łączyły z Rosją, to czy Unia Europejska, właśnie państwa Unii Europejskiej są gotowe na to, żeby zerwać te same więzi gospodarcze z Chinami, jeżeli doszłoby do konfliktu między Pekinem a Tajpej? No, to jest bardzo trudny temat dzisiaj i wszyscy będą unikać takich zdecydowanych reakcji. No, można się zastanawiać, dlaczego aż tak mocno przewodnicząca wspomniała o tej linii kolejowej łączącej Indie z Arabią Saudyjską i Europą. To jest właśnie ilustracja tego podejścia, które próbuje szukać kompromisów, które broni się przed takim jednoznacznym etykietowaniem partnera. Niedawno odbył się szczyt, znaczy, tak, ten szczyt 20 najbogatszych państw świata, gdzie zauważono pewną taką ewolucję jednak stanowiska chińskiego i tak dalej. No, krótko mówiąc, ja bym tutaj widział taką tendencję, żeby nie stawiać państw przed takim jednoznacznym wyborem, ponieważ mamy dzisiaj świat, w którym też są nowe zagrożenia, o których nie wszystko wiemy, więc byłoby trochę ryzykowne, żeby zapisywać już pochopnie jakąś część świata do tej złej albo do grupy naszych przeciwników. Więc to jest to pytanie, które pan stawia, no jest naturalne, ale na razie jeszcze próbujemy wszędzie szukać porozumienia. I są też jaskółki pewne na zbliżenie, może zbliżenie to nie jest dobre słowo, ale szukanie trochę bardziej intensywnych kontaktów między Ameryką a Chinami, które by nas uwolniło od takich sporów. Zapowiedziano, no, zabezpieczenie surowców, między innymi przez współpracę w takim gremium, które nazwano Globalny Klub Surowców Krytycznych. Także tutaj to pogłębienie suwerenności energetycznej, czy też obniżanie kosztów energii, to jest to pytanie, bo od tego zależy, o tym, jak się będziemy pozycjonować w tym sporze między Tajpej i Pekinem. No więc na razie szukamy alternatyw, szukamy porozumienia z państwami w Ameryce Południowej, w Afryce, które mogą nam pomóc uniezależnić się od Chin. No, Unia jednak postawiła bardzo wyraźnie na
takie uniezależnienie się od jednego dostawcy. To jest już pierwsza lekcja, którą no pan słusznie tutaj tę analogię wprowadził z Rosją. No więc właśnie, skoro tak długo nie dostrzegano tego niebezpieczeństwa, nie uważano, to teraz Chiny nie mogą być taką nową Rosją dla nas, to znaczy partnerem, od którego się uzależniamy, potem się wszystko posypie, bo mamy złe stosunki gospodarcze. Kryzys 2015 roku pokazał, że migracja jest olbrzymim wyzwaniem. Dobrze pamiętam, jak ten temat został wykorzystany w kampanii wyborczej w 2015 roku. I mianowicie, jak pan sądzi, czy Unia Europejska ma pomysł na to, w jaki sposób sobie z tym problemem, jakim jest migracja z państw, nazwijmy to tak, z państw trzecich, jak sobie z tym wyzwaniem, jak sobie z tym problemem poradzić, żeby te działania były skoordynowane. No to jest wielki kłopot i przez parę lat byliśmy w impasie, ponieważ prawie co roku komisja stawiała sobie takie zadanie, żeby migracyjnego, czyli takiego dokumentu, który by te problemy jakoś rozwiązał. No i trzeba przyznać, że w czerwcu tego roku osiągnęliśmy na tyle porozumienie, na już tak dalece zaawansowane porozumienie, które pozwala nam wierzyć, że między lutym a kwietniem przyszłego roku będzie zatwierdzony ostatecznie już ten pakiet, który tam pokazuje kilka rozwiązań i daje możliwość wszystkim krajom, żeby w równy i realistyczny sposób jakoś przyczyniły się do rozwiązania tego problemu, który przecież nie zniknie i który będzie pewnie coraz ostrzejszy, czyli że można przyjąć pewną liczbę uchodźców, że można wspierać infrastrukturę albo po prostu opłacać opiekę nad takimi uchodźcami. Tu mówi się tylko o bardzo ściśle uwarunkowanych formach pomocy, gdyby jakiś kraj jeden był zalany, że się tak wyrażę, liczbą uchodźców, które po prostu takimi obowiązkami, którym nie jest w stanie sam sprostać. Więc tutaj jak na niskie oczekiwania, to udało się sporo zrobić. Poza tym Unia zdecydowała się powtórzyć ten wariant z Turcją, to znaczy wesprzeć finansowo jakiś kraj, który może pomóc nam w stawianiu no, takiej zapory nadmiernemu napływowi uchodźców. To samo zrobiono z Tunezją, tylko pierwsze doświadczenia są takie, że na razie nie widać pozytywnych skutków tego działania. Niemniej no, przewodnicząca w samym orędziu mówi o Tunezji jako o przykładzie pozytywnym i zapowiada podobne umowy z innymi krajami, które sąsiadują z Unią Europejską i które leżą na szlaku tych ruchów. I postawiłbym tutaj kropkę i poruszyłbym inną kwestię, mianowicie rozszerzenie Unii Europejskiej. To znaczy, wiele państw od pewnego czasu oczekuje na akcesję do Unii Europejskiej. Są to między innymi państwa Bałkanów Zachodnich, również Ukraina. I czy według pana wojna może okazać się pewnego rodzaju pozytywnym katalizatorem do przyjęcia państw, które oczekują na akcesję już od dłuższego czasu, zwłaszcza, że w niektórych tych państwach Rosja również ma swoje wpływy? Absolutnie tak. I to na ta odpowiedź byłaby niepełna, gdybyśmy rzeczywiście tego nie wspomnieli, znaczy o tym nie wspomnieli, bo von der Leyen w orędziu po raz pierwszy tak wyraźnie mówi o rozszerzeniu jako o szansie, nie obciążeniu dla Unii Europejskiej, bo przez parę lat
dominowało takie zmęczenie rozszerzeniem i dyskusjami na ten temat. Wszyscy się bali, że mamy tyle innych kłopotów i jeszcze teraz obciążać tą chwiejącą się Unię rozszerzeniem, że to się nie da. Otóż wojna w Ukrainie zmieniła tutaj optykę bardzo wyraźnie i na tym skorzystają też te państwa bałkańskie, te, które były właśnie w impasie, które wykonały wiele prac, a jakoś nie było gotowości, aby to uznać i przyspieszyć proces akcesyjny. Także Ukraina stanie się takim impulsem, takim spowoduje takie otwarcie drzwi, ponieważ teraz widzimy, że koszty nierozszerzania właściwie będą większe niż koszty przyjęcia dalszych członków. Także no, Ukraina, ten proces rozszerzenia się wkrótce już będzie toczył w sposób taki uregulowany, to znaczy w październiku prawdopodobnie będą przyjęte już rekomendacje, które są zawsze warunkiem rozpoczęcia negocjacji i na początku przyszłego roku mogą się zacząć negocjacje członkowskie, które nie wiemy ile potrwają, ale mają już swój scenariusz. Więc Ukraina przez pierwsze półtora roku powie, co zrobiła. W kolejnym etapie Unia podzieli te tak zwane rozdziały na takie klastry i będzie jak przejmie inicjatywę i będzie z kolei tutaj ściśle współpracowała, aby to urzeczywistnić, wprowadzi jakieś okresy przejściowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli to się będzie toczyło. To tak mówię o tych kilku szczegółach, żeby pokazać, że Unia wróciła do takiego rozumienia rozszerzenia jako szansy dla siebie, ponieważ wszystko inne byłoby bardziej kosztowne dla świata niż to, co my teraz możemy zrobić z Ukrainą, czyli pomóc jej wejść jak najszybciej do Unii Europejskiej, czy najpierw zbliżać się. I właśnie nawiązując trochę też do tego, do rozszerzenia Unii Europejskiej, również w tym forencie zostało poruszone, że pewne rozszerzenie można przyspieszyć i tutaj nawiązuje do tego, że Ursula von der Leyen poruszyła kwestię ewentualnych zmian traktatowych. I czy w ocenie pana ambasadora możliwa jest zmiana traktatów Unii Europejskiej? No, wszyscy się bardzo boją tej zmiany traktatów, bo to jest zawsze okazja do takich niekończących się debat, gdzie przy okazji każdy kraj zgłasza swoje inne propozycje, które mogą być bardzo trudne do zrealizowania, więc Unia wolałaby nie być zakładnikiem tych skomplikowanych debat. Więc raczej to, co zapowiedziała Ursula von der Leyen, to jest maksymalne wykorzystanie tego instrumentarium, które mamy. Unia ma wprawę w takim, że się tak wyrażę, kuglowaniu, to znaczy próbowaniu znajdowania rozwiązania w ramach tego, co jest, tam wymyślać różne kładki, które pozwolą w zgodzie z istniejącym traktatem. Jeśli tylko jeszcze mogę, bo tutaj bym się dopytał, jeżeli doszłoby jednak do zmian traktatowych, to co w pana ocenie mogłoby to oznaczać dla Polski? No, to znaczy, chciałem powiedzieć, że tu bardzo wiele i więcej niż się wydaje da się zrobić w ramach tego instrumentarium, które mamy, ale sama von der Leyen, jak pan zauważył, rzeczywiście powiedziała, zmiana traktatu, jeżeli okaże się konieczna, to powinniśmy być do niej gotowi. Mieliśmy teraz taką debatę o przyszłości Unii Europejskiej, więc jesteśmy przygotowani, może nawet trzeba będzie stworzyć jakąś grupę, która się zastanowi nad zmianą traktatu. Czyli nie ma już zarzekania się, że to nie jest konieczne. Co? No, zmiana traktatu przyniosłaby
Pewnie wzmocnienie tego elementu wspólnotowego, pewnie także wzmocnienie tego działania, tych zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa. To, o czym mówiliśmy w naszej rozmowie szeroko, to te zmiany traktatowe by w tym kierunku szły. No, przede wszystkim byłaby to też jakaś próba zwiększenia efektywności działania, czyli, ale tu, nie, chciał, tu, tu nie, nie ma co teraz mówić o szczegółach takich instytucjonalnych. Myślę, że ta zmiana traktatowa byłaby reakcją na kryzysy. W ogóle Unia Europejska jest reakcją na kryzys. Wymyśliła się jako reakcja na kryzys. Świat jest zasadniczo niegotowy i trzeba tylko rozwiązywać te problemy, które się pojawiają, więc traktat by te problemy jakoś starał się ułatwiać. Także ja bym tu raczej unikał takiej dyskusji o spektakularnych zmianach, czy tam będzie inny przewodniczący, czy połączenie tych dwóch funkcji, bo te wszystkie debaty, one się pojawiały, potem ginęły, więc raczej bym tutaj, znaczy nie spekulował. A dla takiego kraju jak Polska, zapowiedź zmiany traktatu powinna być takim sygnałem, że Unia bardzo poważnie bierze intensyfikację swoich relacji i też poważnie traktuje Unię Europejską jako wspólnotę wartości, wspólnotę która to jest wspólnotą normatywną. Znaczy, jeżeli mamy się odzywać w sprawach ważnych dla całego świata, to musimy mieć porządek w domu. Ale mieć porządek w domu dzisiaj w sprawach gospodarczych i tych sprawach bezpieczeństwa, musimy być mocno wspólnotą wartości i bardzo poważnie tych wartości pilnować. Więc pewnie te zmiany traktatowe, by ten aspekt integracji wzmacniały. Wojna na Ukrainie trwa już ponad rok i jak Pana zdaniem radzą sobie instytucje europejskie i państwa członkowskie z trudnościami, które wywołała inwazja Rosji na Ukrainę? Dają sobie radę lepiej, niż można było oczekiwać. Unia miała imidż takiej organizacji trochę niemrawej, trochę rozdyskutowanej i niezdolnej do szybkiego reagowania. A przecież w pierwszych tygodniach, a nawet dniach wojny, to Unia pierwsza była gotowa do radykalnych ruchów i pomocy, podczas gdy NATO jeszcze musiało dyskutować o tym, co można, czego nie można. I tutaj Unia wypada lepiej, niż można było oczekiwać. Oczywiście, że nadal jesteśmy w sprawach bezpieczeństwa zależni od Stanów Zjednoczonych. To nie ulega wątpliwości, bo nasz potencjał jest zupełnie nieporównywalny. Niemniej doszło do pewnego podziału ról, podziału obowiązków, podziału wsparcia i jak się doda to wszystko, co dały instytucje unijne, państwa Unii Europejskiej, to można to już w podobnych proporcjach rozpatrywać co pomoc militarną ze strony Ameryki. Więc tutaj wiem, że opinie są bardzo różne, ale ja należę do tych, którzy uważają, że szklanka jest do połowy pełna. To znaczy, przy wszystkich swoich ograniczeniach Unia pokazała zdolność dostosowywania się do tego. Ursula von der Leyen wręczyła Zełenskiemu w kwietniu ten formularz taki zapraszający do negocjacji o
przystąpieniu do Unii Europejskiej i nawet nie miała wtedy większości za sobą, większości szefów rządów, czyli zachowała się politycznie, coś, co nie jest taką codzienną praktyką w Unii Europejskiej. I to jest też taki dowód na to, że Unia rzeczywiście uczy się chodzić po scenie międzynarodowej, że uczy się tego, jak sprostać nieoczekiwanym i takim geopolitycznym zagrożeniom. I tu Teraz, mogę, znaczy, jeżeli tak. gdybym postawił kropkę, bo powiedział Pan, że Unia uczy się chodzić po scenie międzynarodowej, ale spytałbym się trochę o sprawy wewnętrzne Unii. Być może to w oręciu nie wybrzmiało. Mianowicie, jak dużym wyzwaniem dla instytucji europejskich są ugrupowania populistyczne czy też eurosceptyczne, które w coraz większej liczbie państw członkowskich dochodzą do głosu? No tak, jest takie oczekiwanie, że w nowym parlamencie europejskim znacznie silniejsze będą te ugrupowania niż dotąd, że te partie bloku proeuropejskiego, jeżeli tak można powiedzieć, będą relatywnie słabsze, ale nadal powinno to wystarczyć, żeby w Europie dominował ten proeuropejski jednak sentyment i żeby w parlamencie odzwierciedlało się to w ilości miejsc. Znaczy, świat jednak nie zwariował. Świat w większości staje się coraz bardziej otwarty, społeczeństwa stają się coraz bardziej liberalne, otwarte. My przeżywamy natomiast takie okresy bardzo głośnych protestów i konsolidacji partii populistycznych czy bardzo krytycznych wobec organizacji międzynarodowych. Ale to wynika z pewnego kryzysu partii w ogóle, ugrupowania polityczne w Europie, na świecie chyba też są dzisiaj mocniej niż kiedykolwiek krytykowane. Jest taka frustracja społeczeństw, które przestają już podążać za swoimi tradycyjnymi partiami. Przestają w ogóle ludzie podążać za elitami. Nie wierzą już to, co zawsze słyszą, że jak ktoś ma więcej pieniędzy, to dlatego, że lepiej, że więcej pracuje, że na to zasłużył. Niby tak, ale w świecie nierówności ludziom już to nie wystarcza. Te krzyczące nierówności, które pokazały się też od złej strony w czasie kryzysów, spowodowały taki ogólny wzrost frustracji, takiego upolitycznienia, a Unia Europejska ma ten kłopot, że Parlament Europejski nie jest kopią parlamentów narodowych, gdzie jest rząd i opozycja. I opozycja może w spokoju przygotowywać jakiś inny program. Tutaj mamy taką wielką koalicję trzech, a nawet czterech partii dzisiaj, które mają różne swoje pomysły, ale generalnie wyciszają różnice, żeby dać jedną propozycję proeuropejską, czyli chadecy, czyli liberałowie, zieloni, socjaliści. Ale z tym zaczyna być kłopot. Dlaczego? Bo kłopot dlatego, że jeżeli ktoś się z tym konsensem tych czterech partii nie zgadza, to musi wywrócić stolik. To znaczy, jest to zachęta dla tych partii skrajnych, populistycznych, żeby zanegować cały ten ruch proeuropejski. I to bardzo wzmacnia właśnie te partie, o których Pan mówi. Dlatego w nowym parlamencie może być nawet 80%, według takich symulacji, mówi się o 80 mandatach więcej dla takich partii antyeuropejskich. To nie jest precyzyjne słowo, ale
partii, które negują ten dzisiejszy establishment. I właśnie I do to tego. jest kłop, to jest kłop, bo pan o to pytał, więc to ja przedstawiam jakby to rozumowanie na podstawie doświadczeń z Parlamentu Europejskiego i nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić. Wybory do Europarlamentu mają się odbyć, jeżeli dobrze liczę, za 300 dni. I właśnie, czy według Pana, biorąc pod uwagę to, że eurosceptycy rosną w siłę, zadałbym takie pytanie, czy według Pana Unia Europejska ma pomysł na to, w jaki sposób walczyć z tego rodzaju ugrupowaniami, mianowicie z eurosceptykami, z populistami wszelkiego rodzaju? Zwłaszcza, że tego rodzaju ugrupowania, tego rodzaju politycy osłabiają Unię Europejską od wewnątrz. Tak, no Unia ma taki pomysł, żeby żeby jednak uniknąć takiej prostej konfrontacji i zwalczania tych partii, bo wszystkie populizmy z czegoś się biorą. Dlatego trzeba się wsłuchać w kłopoty ludzi i znaleźć po prostu lepsze rozwiązania. Bo populiści w swojej diagnozie mają wiele racji, to znaczy poza jakimś takim zwyczajnym szalbierstwem, to przecież jest to reagowanie na realne kłopoty. I żeby ograniczyć wpływ populizmu, trzeba po prostu znaleźć lepsze rozwiązania dla tych spraw, które oni zgłaszają. I taka chyba dzisiaj dominuje linia w Unii Europejskiej. To widzieliśmy bardzo wyraźnie przy problemie migracji, gdzie Unia odeszła od takich bardzo idealistycznych, może trochę naiwnych sposobów rozwiązania. Już wie, że otwieranie wszystkich drzwi i okien to nie jest żadna polityka migracyjna. Ona musi polegać na tym, żeby zapewnić ludziom bezpieczeństwo, a jednocześnie umożliwić wywiązanie się z humanitarnego obowiązku. I ten pakiet migracyjny jest dzisiaj dość mocno krytykowany, że Europa trochę staje się twierdzą, no ale Europa wie, że to musi być skalkulowane na zimno, realistycznie, i wtedy takie partie radykalnie populistyczne no, mogą stracić swój wpływ. Także tutaj tego się nie załatwi w wymiarze debaty. Przedstawić jakieś mądrzejsze argumenty i przekonać ludzi. No przekonać trzeba faktami. Trzeba po prostu umieć rozwiązywać problemy i to w tym bym widział właśnie, w tym pojemnym pakiecie migracyjnym, przygotowywaniu takiej koncepcji Unii konkurencyjnej, żeby uspokoić biznes europejski, który czuje się no, niedostatecznie broniony przed zagrożeniami z zewnątrz, subsydiowane towary z innych krajów czy kontynentów mogą być bardzo szkodliwe dla naszego przemysłu. Więc tym bym widział zające działania, które mogą ograniczyć wpływ populizmu. Ja sam już koniec, abstrahując od orędzia Ursuli von der Leyen, mianowicie wkrótce wybory parlamentarne w Polsce i czy Polska jest gotowa razem z pozostałymi państwami członkowskimi zmierzyć się z wyzwaniami, które stoją przed Unią Europejską? No, Polska na razie jest kojarzona nie tyle z rozwiązywaniem problemów, tylko niestety ze stwarzaniem tych problemów, bo kwestie praworządności, które tak dużo zajmowały miejsca
W działaniach Unii Europejskiej wypracowywano przecież nowe instrumenty, żeby sobie z tym poradzić. No one w dużej mierze były reakcją na to, co się działo na Węgrzech i w Polsce. Więc tutaj raczej przyczyniliśmy się do jakby negatywnie, bo zmusiliśmy do wypracowania tych narzędzi, no ale one dzisiaj okazują się i tak niezbędne. Więc w tym sensie Polska, która ciągle nie jest gotowa rozwiązać problemów praworządności, nie jest przygotowana do podjęcia tych wyzwań, bo w tej chwili trzeba się zastanawiać wspólnie z największymi państwami Unii Europejskiej, jak uczynić ją bardziej efektywną, jak na przykład umożliwić kolejne fale rozszerzenia poprzez zmianę decyzji. To nie jest może kwestia na dziś, żeby odejść od jednomyślności w decyzjach dotyczących polityki zagranicznej i rozszerzenia, no ale w tym kierunku trzeba iść. Natomiast w Polsce niestety te wszystkie próby uefektywnienia Unii Europejskiej czy takiego reformowania procesów decyzyjnych odbierane są u nas odruchowo jako ideologizacja, jako dyktat z biurokracji brukselskiej, kiedy to jest bardziej doskonalenie skrzynki narzędziowej, żeby jakoś sprostać tym zagrożeniom, które idą, czy to z Chin, czy to mogłyby i ze Stanów Zjednoczonych, gdyby tam wygrał Trump. Wtedy Unia będzie musiała w większym stopniu polegać na sobie i to jest podstawa tych wszystkich debat o reformowaniu Unii Europejskiej, gdzieś tam na końcu również o nowym traktacie, który będzie czy nie, ale o tym trzeba rozmawiać. I te kraje, które naszego regionu, które w ostatnich latach nadmiernie koncentrowały się na tych sporach z Unią Europejską, sporach z wyimaginowaną federalizacją, w sporach z rzekomą ideologizacją Unii, one nie są w nurcie, w głównym nurcie tej debaty, w której chodzi o to, żeby przeżyć i zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Europy. Bardzo dziękuję za rozmowę.